Wielka latarka na środku naszego ekranu. Pewnie zastanawiacie się, co mogło spowodować ten oto problem. Otóż kilka dni temu wyszła wielka aktualizacja do Five Nights at Freddy's Security Breach, która rzekomo miała naprawić sporo błędów, ale jak sami widzicie, ta wielka latarka, którą już trzeci raz czytałem grę, żeby ją zniknąć i ona dalej tu jest, niestety nic na to nie poradzimy, ale wy za to możecie poradzić na liczbę subskrypcji, którą znajdują się na moim kanale, oczywiście zostawiając suba, możecie ją oczywiście powiększyć, tak więc zapraszam do subskrybowania, łapa w górę też mile widziana, a my kontynuujemy przygodę z FNAF-em i wielką latarką na pół ekranu, której się nie da jej pozbyć. I dobra, zobaczmy, na czym my skończyliśmy, bo w ogóle teraz mamy misję: ucieknij do atrium, zanim Vani się znajdzie. Gdzie jest atrium? Nie mam, kurde, pojęcia. Ona gdzieś się tutaj kręci. I szczerze mówiąc, nie grałem sporo, więc jakby mogę się tutaj troszeczkę pomylić i mogę popełnić kilka błędów. W ogóle też sporo o fabule się dowiedziałem. Na przykład dowiedziałem się, bo mieliśmy taki ending, w którym, że tak jakby... Dobra, nie szukaj mnie, proszę cię. Nie wiem, gdzie jest atrium totalnie, więc jakby pójdziemy na spontanie. Ale... Co to za miejsce? Okej, to jest office, ale czy my tutaj byliśmy? Właśnie, to co chcę powiedzieć, to po prostu, że dowiedziałem się, że Vani to nie ta sama osoba, co Vanessa, strażniczka, bo właśnie na jednym z endingów było coś takiego, że... Out of... Dobra, a tu już byliśmy tutaj, dobra, widzę, tu już byliśmy, więc spokojnie, możemy sobie... To jest sam początek, dobra, okej. Właśnie, to nie jest ta sama osoba. Vani to nie Vanessa, to się dowiedzieliśmy i być może to jest jej siostra, ale muszę jeszcze bardziej doczytać, żeby... tutaj po prostu tego wszystkiego się dowiedzieć. No i co, próbuję oczywiście zrobić więcej sobie zapisów gry. W ogóle zbliża się Sylwester, a ja robię dwa kanały naraz, więc uwierzcie mi, nie jest mi łatwo, nie jest mi łatwo. Dobra, ona tu będzie szła, więc chyba muszę po prostu pójść. Atrium to mi się wydaje, że to jest po prostu winda i po prostu mam pojechać do tego głównego holu, gdzie możemy po prostu wszystkie zabawy tutaj sobie... Tak, 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 dokładnie. Naura! The rabbit lady found me. Yep. Get this message. Come to the Roxy Raceway entrance on the second floor. Okay. I piled up some boxes so you could hop over the construction fence and find me. Oh. Someone is jamming my communication signal. Come to the Roxy Raceway. I can hear you. I'm on my way. I'm on my way. Dokładnie tak. No, robimy sobie zapisy gry po to. No ta latarka, błagam, naprawcie to, bo ja tego nie wytrzymam. Nie wytrzymam tego. Dobra, ogólnie to tak, co chciałem powiedzieć, po prostu to, że zapomniałem, co miałem powiedzieć, bo totalnie ta winda mnie wytrąciła z równowagi i to, że mnie goniła Vani. Ale tak, robimy sobie zapisy gry, do tego właśnie zmierzałem. Dlatego właśnie, tak widzicie, te materiały na tym kanale nie są zdjęciami, więc tutaj też mogę niektóre kwestie powtarzać kilka razy. Ale chodzi mi o to, że po prostu zbieramy sobie zapisy gry, żeby zrobić hakowanie. Hakowanie FNAF-a. I dlatego potrzebuję kilku zapisów gry, żeby przenosić się w różne miejsca po prostu rozgrywki i tam sobie testować różne dziwne rzeczy. Tam mamy Roxy Raceways, więc możemy pójść sobie tędy na spokojnie. No i oczywiście zapiszemy sobie grę. Nie mam pojęcia, w jaki sposób mogę tutaj pozbyć się tej latarki. Po prostu nie wiem. Nie wiem. Jest, wczytałem grę, jak mówiłem na samym początku, dwa razy i jak sami widzicie, ta latarka no nie zniknęła. Więc może jak zapiszę grę, to jakimś cudem się to naprawi. I powiem wam szczerze, że tak, tutaj wybieramy na kolejny slocik, nowy slot, bo chcemy jak najwięcej slotów. Nie wiem, może jak będę mógł zmienić tą latarkę, albo jak się wyczerpie całkowicie, może wtedy się uda? Nie mam pojęcia. Dobra, mamy tutaj oczywiście Roxy Raceway i tędy będziemy mogli sobie tutaj na spokojnie wejść i dowiedzieć się, co się stało z Freddy'm, ale obstawiam, że po prostu on jest... coś wtedy mu się, pamiętam, że stało, ale już nie pamiętam za bardzo co i chyba go wtedy... Tak, musimy naprawić... Chyba jakoś tak, nie pamiętam. Dobra, ale to na pewno ogarniemy za chwilę. Wszystko mi się przypomni, tylko wiecie, po prostu nie grałem trochę. Tak, co my tu mamy za ciekawą wiadomość? Okej. Those kids, to nas nie interesuje, to też nie. Safety first, okej. To jest kompaktor, czyli oczywiście tutaj... O właśnie, Fizzy Fast, to zdobyłem ostatnim razem, jak grałem. Keeps track of your purchases, drink them all, be first. Nie wiem, co to tak naprawdę te Fizzy Fuzz robi. Coś ulepsza nam. Hi Dave, bla bla bla. Nic ważnego. I musimy teraz tak. Mamy tą misję. Use Stago Boxes to find Freddy i Roxy Raceway Subway.
czyli przy wejściu. Wydaje mi się, że to było tutaj, a jeżeli nie tutaj, bo tu jest zablokowane Roxy Raceway, to prawdopodobnie musi to być na dole. I to chyba będzie na dole, bo tutaj mamy niestety nieczynne, więc będziemy musieli zjechać na dół. I patrzcie, to jest zablokowane, więc trochę lipa, ale później te rzeczy jakby one będą normalnie odblokowane, więc spokojnie. Roxy Raceway, o proszę bardzo. Chociaż to może było jakoś tutaj? Nie mam pewności. Dobra, spróbujmy naładować latarkę i zobaczmy, czy jak naładuję latarkę... O, to może ona się odbaguje, proszę. Nie, jednak nie. Było blisko, ale jak widzicie, no ta latarka jest totalnie zepsuta. Może jak mnie jumpscare'uje jakiś robot? Nie mam pojęcia. Może wtedy się naprawi to, ale no... Szkoda mi teraz tutaj jumpscare'a po prostu używać. W sensie, no, żeby mnie... Ej, w ogóle tam chyba na dół się nie da zejść, z tego co widzę. Zobaczcie na to, tam w ogóle na dół się nie da zejść. To gdzie ja mam pójść w takim razie? Okej, jednak mi się przypomniało, zobaczcie, tutaj po prostu było wejście. Gdzieś tam próbowałem pójść. No widzicie, no nie wszystko da się zapamiętać. Więc tak, tu gdzieś powinny być boksy. Tak więc przeszukajmy to miejsce dokładniej. Bo może tutaj właśnie znajdziemy prezent. Ja nie wiem, też pisaliście mi w ogóle komentarze, że da się wszystkie rzeczy odblokować i da się zapisywać grę, tylko coś tam trzeba zrobić, zapisać wcześniej. Jak się pójdzie najpierw do tego, co teraz chcemy zrobić, czyli do Monty Gatora Golf, i to wtedy będzie się dało zapisać grę, jeżeli wybierzemy drugą ścieżkę, którą wybrałem przechodząc grę po raz pierwszy, czyli ścieżkę, w której to poszliśmy sobie... 4 level security pass. Ścieżkę, w której to poszliśmy sobie najpierw do faz laserów i tam wykonywaliśmy misję, to wtedy się nie da zapisywać gry. Więc mam takie, nie do końca rozumiem, czy aby na pewno tak to powinno działać. Ale jeżeli tak mówicie, to prawdopodobnie tak jest. Dobra, gdzieś tu musimy znaleźć jakieś pudła. Gdzieś tutaj powinno być wejście i to prawdopodobnie będzie tak jest. To są te pudła. Ten głupi robot. Robocie, wynocha. Dobra, są pudła. O tak. Jej, i to jest to miejsce. Dokładnie tak, Freddy tam niestety, ale... nam troszeczkę umiera, będziemy musieli go uratować. I ten odcinek też jest nagrywany na szybko, ponieważ dzisiaj mamy 29 grudnia, ja muszę nagrać odcinki na Sylwestra. A ten odcinek, który nagrywam teraz, to oglądacie go właśnie, nagrywam go o 19, a wy go oglądacie prawdopodobnie o 20. Tak, mam nadzieję taką, że uda mi się go do tego czasu ogarnąć. Więc dobra, lecimy, nie traćmy czasu, jest nasz Freddy. A Freddy, jak zawsze, nie wyglądasz zbyt dobrze. Czy to będzie koniec? There you are. I was so worried. Yep. I waited and waited for you. I missed the hourly recharge and have been trying to get down to parts and service. I think something is wrong. Is there anything I can do? Help me get to parts and service. Yep. Of course I will. How do we get there? It is down under the main stage. Normally the stage lift takes me down there after every concert. That is really the only way I know how. Use that door behind me. It will take you to the rehearsal room on the other side of the building. Look for a backstage pass, then find a way to turn on the lift. Good luck, superstar. Good luck, superstar. Sadge. Freddy, nie umieraj. I'll do my best. Nie wygląda to za dobrze. Naprawdę, nie lubię tej sceny. Naprawdę jest taka dość smutna i wzruszająca. Dobra, misja. Find a backstage pass in the rehearsal room. Rehearsal room. Gdzie jest rehearsal room? Prawdopodobnie gdzieś za Freddy. Ja pamiętam, że tutaj było kilka rzeczy na tych rusztowaniach, które warto było zebrać, a mianowicie gifty. I tak jest, tam jest jeden gifcik i drugi powinien być gdzieś w pobliżu, tak mi się wydaje. Jeżeli się mylę, to na pewno gdzieś tutaj coś, na pewno coś pominę, to jest jakby pewne. Więc pyk, wejdźmy sobie tutaj i w ogóle... Dobra. A, tu jest ten prezent, dobra. W ogóle ciekawostka, czy jestem ciekaw, czy będzie dało się zdobyć teraz jakby oczy ciki. Oczy ciki? Nie, Roxy, oczy Roxy. Chyba będzie się dało je zdobyć, tak mi się wydaje. I będziemy mogli później widzieć przez ściany, żeby wszystkie rzeczy zebrać. Spróbuję wymaksować tę grę, ale jak mówię, nie jest łatwe, widzowie, bo tutaj naprawdę, no nie jest łatwo. Mogę tu wejść? Ej, czy mogę tutaj jakoś się wcisnąć? Chyba nie mogę, z tego co widzę. A tam mógłby być jakiś prezent, ale chyba wszystko, co tutaj było, to znalazłem. Ewentualnie, właśnie, możemy tu jeszcze... Możemy?
nie możemy tutaj przejść. Dobra, jakby liczyłem na to, że gdzieś tutaj będzie jeszcze coś dodatkowego, ale z tego co widzę, to nie ma. I ta latarka jest totalnie zepsuta, więc jakby nie mam pojęcia, co ci twórcy mieli na myśli tutaj, bugując to, w sensie no, psując tą grę, albo ten update, który wyszedł, miał naprawić, a okazało się, że tak naprawdę nic nie naprawił, więc trochę smutek. Dobra. Parts and Service niedługo będzie. Tutaj jeszcze na szczęście nie, tutaj jeszcze luzik. I teraz chyba od tego momentu animatrony powinny być trochę głupsze. Dziwnie to zabrzmi, ale tak, powinny być trochę głupsze. Ej, jaki shortcut! I'm so good at this game. Widzowie, proszę, da się tędy przejść? Da się, No to niezły shortcutik tutaj znalazłem. Patrzcie, za pierwszym razem nie próbowałem takich rzeczy, a teraz już zaczyna się jakieś glitchowanie, przeszukiwanie i tak dalej, co nie? Dobra, chyba nic więcej tutaj nie ma, tak mi się wydaje, prócz tej jakże fantastycznej pizzy. Dobra, chodźmy dalej. Roxy. Tak, pamiętam to miejsce, pamiętam to miejsce. Niezbyt dobre miejsce, niezbyt przyjazne. I jest tutaj dużo robotów. Teraz pytanie, czy ja miałem iść prosto? Tak, i tam... A! Jakim prawem, robocie? Nie masz prawa... Roxy. Security office. Please, please, please. Czwarty poziom security pass. Dobra, no jakby wiecie, no życie nie jest łatwe. Nikt nie powiedział, że będzie lekko. Więc po prostu musimy... Nie ma Roxy. A, goni, goni. Roxy goni. Stop, stop Roxy, stop, stop, stop. Daj żyć, proszę, proszę. Wiem, że jesteś bardzo blisko i chcesz mnie zjumpskerować, ale nie ze mną te numery. A może ze mną? Oh my god, jest bardzo blisko, co jest grane? Wzięła się chyba na mnie, dobra, roboty. Nie! Nie, kurde! Udało mi się jej uciec, w sensie po prostu przekradłem się troszeczkę, więc raczej nie powinna mnie tutaj ścigać, bo uwierzcie mi, będąc w tym korytarzu, nie da się przed nią praktycznie uciec. Jeżeli wpadnę na jakiegoś robota, to ona mnie znowu zacznie tutaj gonić, czego bym totalnie sobie nie życzył i nie chciałbym, żeby mnie goniła. Więc będę musiał uważać na te wścibskie roboty. O co najgorsze roboty? One... Tak? I pójdziesz w tą stronę, co nie? No oczywiście. Jak żeby inaczej? Dobra, jakby spróbujmy, zaryzykujmy. Dobra, udało się. Jesteśmy tutaj. Z tego co pamiętam... O, Foxy. Z tego co pamiętam, tu powinien być prezent. Dokładnie tak, jest prezent, więc możemy go zebrać. I coś czuję, że nam za dużo nie da, ponieważ jest tutaj kolejny robot. Dobra, ucieknijmy mu jak najszybciej. Pójdźmy jak najdalej. Kolejne drzwi. Pamiętam, że tutaj tak, tak. Wiele razy tutaj przychodziłem i wiele razy po prostu tutaj ginąłem. Aż w końcu tych prezentów chyba sobie je odpuściłem, z tego co pamiętam. Dwa roboty, no co? Dobra, mogę uciec? Nie, no zaraz coś zepsuję. Ja coś zaraz zepsuję, albo już tutaj utknąłem. No nie mówcie, że utknąłem tutaj, no. Dobra, na szczęście nie. Na szczęście nie. Głupi robot! Z drogi! A! A! Wybiegła prosto na mnie! To jest grane! O! Było niebezpiecznie. No siema, Jezu, ten jeszcze mi tutaj jumpskeruje w takim momencie. Dobra, zamykaj te drzwi, nie ma jej tutaj. Jedne drzwi niestety, jak widzieliście, skipnąłem. Bo tak wyszło. I to jest prezent kolejny, też swoją drogą. Zbierzmy go. Ach, stresik. Nieważne ile razy będę grał FNAF-a, stresik i tak zawsze będzie. Dobra, czy mamy tu coś jeszcze ukrytego? Chyba nie, więc możemy iść dalej. Nie pamiętam, co tutaj w ogóle mieliśmy zrobić. A, windę mamy uruchomić. Dobra, dobra, już pamiętam. To miejsce wygląda totalnie... Dobra, bo on tu idzie. Tak, idziesz tutaj? No, no. No przecież to jest niemożliwe, że one wszystko tutaj patrolują. Dobra. Zapisz grę. Ja słyszę, jak ona biegnie. Ja słyszę, jak ona biegnie. Nowy... New slot. Tak, za każdym razem będziemy nowy slot, żeby mógł hakowanie zrobić, bo już niedługo właśnie będziemy hakować w FNAF Security Breach na głównym kanale. I prawdopodobnie już te odcinki pojawią się, myślę, że jakoś w styczniu. Więc na spokojnie będziecie mieli tutaj... co oglądać, drodzy widzowie. A tymczasem otwórzmy ten jakże fantastyczną torbę. Teraz znowu zapiszę grę, co nie? A i to będzie tutaj. To jest ten prezent, jak go zbiorę, to pewnie coś się stanie i nie będę mógł zapisać gry. Dokładnie tak, widzowie, dokładnie tak będzie. I chyba latarka nam się naprawiła. Ta, latarka nam się naprawiła. Nie pamiętam nawet kiedy, szczerze mówiąc.
chyba kilka restartów gry i po prostu zadziałało, co nie? Dobra. With Bonnie out of commission, we make Monty the new bass player. A to już pamiętam, czyli no, Monty jest nowym basistą, Bonnie jeszcze nie został wypuszczony. Parts and service ready the proper adjustment. Tak, czyli parts and service zrobili jakby tutaj ulepszenia Montiego, żeby był basistą. Monty could be ever more... Tak, i Monty może być bardziej popularny niż Boniacz. Ciekawe, ciekawe, co nie? Dobrze, pyk. Zapisz na nowym slacie, kolejny slacik. Będziemy tych slotów mieli tak dużo, aż nie będzie się nam chciała gra wczytywać. Dobra. A jeszcze to zobaczmy, co jest. Ej, swoją drogą... backstage pass, czyli to jest to, co potrzebujemy. Tak jest, i to będzie w tym oto tutaj pięknym miejscu. O, tak, 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 tak. Okej. Okay. Otwieramy. Got it. Mamy to! Yay! Lift control, druga 30, ej, już jest druga 30 AM! Nie no, widzowie, ta gra jest krótka. Jak za pierwszym razem ją przechodziłem, to wydawało mi się, że jest giga długa i naprawdę jakby... No, że się gra i gra, co nie? A teraz już nagle mamy drugą 30. To jest trzeci czy czwarty odcinek na tym kanale. Sadgę, dobra, lift control, office. Siema, jeboj. Piękny Monty, piękna Roxy, piękna Chica i nasz ulubieniec, Freddy. Dobra, widzowie, coś muszę wam powiedzieć, a mianowicie... O, okej. Okay. Czyli teraz... Tutaj musimy pójść. Dobrze pamiętam? Chyba dobrze pamiętam. To było takie proste, że... Nie wiedziałem, gdzie pójść, ale poszedłem po prostu przed siebie i... I tutaj mieliśmy giga ciężką misję, którą będziemy musieli ukończyć. Oj, tak, tak. Czyli jak tutaj wejdziemy, to będzie giga ciężka misja do zrobienia. Tak coś czuję. Tak jest, dobra, czyli w tym miejscu, widzowie, zakończymy sobie ten odcinek. Sorry, że taki krótki trochę wyszedł, ale jak mówię, nagrywam go o 19, żebyście po prostu mieli co oglądać. I od następnego po prostu zaczniemy sobie od tej misji, gdzie będziemy musieli tutaj, no, wykonać kilka zadań, bo... A zobaczycie, musicie oglądać kolejny odcinek.